Słuchajcie, jak to jest? Czy anioł stróż się nam interesuje? Czy on w ogóle do nas przychodzi? Nami się tak interesuje? Częściej, rzadziej? Jak to jest? My czasem tak, ja tak czasem myślałem, dopiero jak to teraz przeczytałem, to słuchajcie, ja tak myślałem, że anioł stróż to jest taki gościu, co wiecie, co tylko przyjdzie wtedy, kiedy ja tam go zawołam. Że my mamy taką relację z anioł stróżem tylko wtedy, kiedy on do nas zajdzie, kiedy my do niego zapukamy. A to jest bzdura. Totalna bzdura. Ojciec Pio mi to dzisiaj pokazał i chcę się z tobą o tym podzielić, bo to piękna sprawa. Wow. Słuchaj, o co chodzi z tym aniołem stróżem? Bo ojciec Pio miał piękną relację z aniołem stróżem. Był bardzo blisko z nim związany. Bardzo tak tego traktował go wręcz później nie już nie jako przyjaciela, jako członka rodziny. I co jest ważne, ojciec Pio ma taki piękny cytat, jak pisał do swojej córki duchowej i teraz muszę go znaleźć. Znalazłem. I on mówi tak, ileż razy doprowadziłem do łez mego dobrego anioła. Wiesz, co ciekawe, to jest pokora, że ojciec Pio, jak on widział, ile razy jego anioł płakał za nim. Wow, ile razy płakał za nim, widział, nie idź tą drogą po prostu. I co dalej? Ileż razy na jego czułą matczyną opiekę odpowiedziałem bez poszanowania, uczucia czy uznania. To jest ciekawe, widzisz, ileż razy. To były setki, tysiące razy, kiedy anioł stróż wychodzi do ojca Pio. Wychodzi bliżej, pragnie go poznać, pragnie go umiłować, pragnie być bliżej niego. I co się dzieje? Ojciec Pio niestety tak nie dostrzegał tego, więc to też nie zaujmuj się, że jeżeli ojciec Pio, taki wielki święty, no nie dostrzegał jego działania, nie robi tego, tak samo my będziemy mieli. Nie zawsze to szczerze, ma to ciekawe, co tysiące, setki razy na dzień, dziesiątki tysięcy, kiedy anioł stróż do nas puka, tak de facto. Czasem tego nie odczuwamy, czasem tego nie widzimy. To jest niezwykłe po prostu, to jest piękne, jak to właśnie pokazuje, jak ten anioł stróż jest obok nas ciągle. A nie tylko wtedy, kiedy my tam do niego zadzwonimy i poprosimy go o pomoc. Pomóż mi teraz, to wtedy dopiero on przyjdzie. Nie. To jest taki przyjaciel, co ciągle nalega, ciągle przychodzi, ciągle nie zraża się naszą taką, no, naszą postawą, taką bezmyślną czasem. I mówi tak, a jest Pio, myśl ta powinna napełnić mnie obrzydzeniem, jednak moja ślepota jest tak wielka, że nie czuję z tego powodu żadnego cierpienia, a co gorsza, traktuję tego dobrogiego aniołka, nawet nie jako przyjaciela, ale zwyczajnie jak kogoś z rodziny. Wow, czy wiesz, on doszedł do takiej miłości do tego anioła stróża. Traktował go jako rodzinę. I się tym trochę zdziwił, no bo ludzie, to jest anioł. Ludzie, anioł objawił się w Starym Testamencie, to padali na twarz. Jakub padał na twarz po prostu przed aniołem. Tak był, pod takim był wrażeniem. Tak go oświetlał, kiedy gdzieś w Fatimie zobaczył anioła. Myślałem, że to Pan Bóg prawie. Tak, to było wielkie po prostu przeżycie. Widzisz, to nie jest byle co. Lecz mój aniołek, ojciec Pio mówi, nie obraża się wcale na takie traktowanie. Jakże on jest drogi i jak dobry. Widzisz, co jest ciekawe, anioł stróż jest dobry i drogi i ciekawe, nie zraził się tym. On nie patrzy tak, jak my patrzymy na relacje. Patrzymy uczuciowo, patrzymy, mamy jakieś swoje no, takie urazy, mamy swoje jakieś no, przywiązania, mamy swoje jakieś schematy, nie wiadomo co, jakieś takie podejścia do sprawy, które często nie są, no niestety, no, słabości mamy swoje. A jest już na to nie patrzy, on nie patrzy po ludzku na te rzeczy. I to jest, widzisz, bardzo ważna sprawa. Anioł stróż to jest potężny byt. Trzeba go szanować. I wiesz, czasem tak myślimy, anioł stróż takiego grubas. Taki grubas, taki aniołek, taki gruby, czasem sobie takie przedstawienie, takie grube, bezmyślne bachorki takie, ze skrzydełkami. No nie. Bzdura. Anioł stróż to potężna istota. Potężny byt. I to jest niezwykłe po prostu. Jak to jest potężna, potężna istota, która no, kocha nas, która nas wspiera, pomaga. Tak to właśnie wygląda, widzisz. I on się nie zraża, nie przejmuje tym. Ratuje nas co chwila. To jest naprawdę piękna sprawa, jak anioł stróż jest taki potężny. I słuchaj, no ja bym mógł to było po prostu, nie wiem, wykasić, wyniszczyć, zmienić te po prostu, te grubaski. Piękne są przedstawienia Fra Angelico na temat anioła świętego. Widać, jak one są niewinne po prostu, anioły wtedy. Jakie są właśnie pełne takiej niewinności, pełne takie daje spokoju po prostu, te anioły.
I widzisz, warto myśleć o aniołach często. One w Bogu będą widziały nasze te myśli o aniołach. Będą widziały i to naprawdę będą do nas przyciągały. Jak można jeszcze przyciągnąć anioły? Dobrą rozmową. Mądrą rozmową. Anioły słuchają mądrych rozmów, szczególnie o Bogu.